Dzień dobry, czy chcecie poznać historię Zosi? Jasne. W takim razie zaczynajmy. Pewnego razu Zosia wybrała się na zwiedzanie pałacu w Kozłówce. Kiedy weszła na strych, zobaczyła pająka i zemdlała. Gdy się obudziła, ujrzała starszego mężczyznę. Mężczyzna powiedział, że wie jak stąd wyjść, ale musi sprawdzić, czy to bezpieczne. Powiedział też, by Zosia stanęła przy rozbitym przez niego oknie i spojrzała w dół. Jak Zosia to zrobiła, mężczyzna wypchnął ją przez okno i zabrał jej plecak z różnymi cennymi przedmiotami. Kiedy Zosia przyleciała zemścić się na mężczyźnie, on powiedział, że jeśli chce stać się człowiekiem i żyć spokojnie, musi rozwiązać 3 zagadki. Dlatego Zosia wezwała detektywów, aby jej pomogli w zadaniu. Zosia jako duch dowiedziała się, że w Kozłówce są inne duchy, o których mówił mężczyzna. Na przykład Stefan, zgubiony pluszak, Hernolda, Anabel i Klementyna. Były też Adolf i klaun Wiesiek. Aby Zosia mogła wykonać zadania, musiała wiedzieć o miejscach, w których znajdowały się duchy. Po dochodzeniu znalazła drogę nietoperzy. Nikt nie wie jednak, gdzie ta droga prowadzi i co się za nią kryje. Wiemy tylko to, że Zosia musi przejść przez portal do świata duchów. Czy chcecie nam pomóc? Tak! W takim razie zaczynajmy. Trzeba znaleźć nietoperzy. Tam widzę nietoperza. Powinniśmy iść w tamtą stronę. Idziemy. Zatrzymajmy się i sprawdźmy. Kto to się odjechał? Pewnego dnia chłopiec o imieniu Tadzio razem ze swoimi rodzicami oraz ze swoim misiem, co miał na imię Stefan, poszedł na spacer do parku, który znajduje się obok Pałacu Zamojskiej w Kozłówce. Chłopiec podczas spaceru zgubił Stefana. Niestety nigdy go nie odnalazł. Przez to pluszak przez kilka lat leżał w krzakach. Zdążył przez ten czas zarosnąć liściem. Stefan ze zwykłego, pluszowego misia przemienił się w strasznego ducha. Duch nie był sam. Obok jego miejsca, gdzie został zgubiony, leżał 2 bardzo do siebie podobne lalki. Po jakimś czasie i one zamieniły się w duchy. Stefan dowiedział się od nich 3 rzeczy. Pierwszą rzeczą było to, że te 2 duchy nazywają się Anabel i Klementyna. Drugą zaś rzeczą było to, że muszą pomóc Zosi, która chce trafić do świata duchów. Trzecia rzecz nie była taka straszna, bowiem dziewczynkami opiekuje się Hernolda, właścicielka wszystkich duchów. Stefan, Anabel i Klementyna oraz Hernolda, oprócz tego, żeby pomóc Zosi, jest zadanie starszyć wszystkich, którzy odwiedzają Pałac Zamojski w Kozłówce. Na początku im się udawało, nie się bali. Potem ludzie się do tego strasznie przyzwyczaili, ale jednak znajdowali się tacy, którzy się bali. Duchy, pomimo straszenia, nie zapomnieli, że muszą pomóc Zosi. Jednak za każdym razem, gdy próbowali rozwiązać zagadkę, nie udawało im się. Może wy, drodzy nieznajomi, pomożecie nam rozwiązać zagadkę, która brzmi... Duch po korytarzach chodzi. Boją się go nawet młodzi. Kiedyś była piękną królewną, dzisiaj jest duchów udręką.
straszy wszystkich białą ręką oraz cerą niezbyt piękną. Chociaż ludzi ciągle straszy, nie chce ludu więcej straszyć. Jak myślicie? Kto to może być? Może wy nam pomożecie? Pomożemy. Jest białe i była kiedyś królewną. Czyli to jest postać żeńska. Biała... Może biała dama? Tak. Dziękujemy. Dziękujemy za wskazanie drogi. Jakiś dziwny, okrąg drzew. Może tutaj mamy się zatrzymać? To nie jest ten słynny okrąg drzew? To chyba tutaj. Pewnego dnia pracował mały kółeczko drzew na środku parku. Zauważył grzyba rosnącego tam, postanowił go zjeść. Po kilku godzinach wrócił do domu i zauważył, że zaczął się zmieniać w klauna. Zaczął być podły i wredny. Po pewnym czasie zaczął zabijać ludzi, zwierzęta i naturę. Wrócił do kółeczka drzew i zaczął się tam zadomawiać. Ktokolwiek przychodził obok tego miejsca, klaun go zabijał. Każdy bał się przechodzić przez uliczkę, gdzie zamieszczone jest kółko drzew. Klaun Wiesiek stworzył sobie tam maszynę do robienia duchów. Legendy głoszą, że jeszcze klaun mieszka w kółku drzew. My jesteśmy leśne duchy, nie dajemy wam otuchy. Kole drzew nam przyszło być, dajcie nam coś jeść i pić. Jak nie macie, to szukacie, sznurek w krzakach leży, 10 skoków się należy. Krzaka. O, jest coś. Ale knur. Okazały. 10 skoków się należy. No puść, co to jest? Może wy wiecie? Skakamy. Pewnie tak. Kosz. To w takim razie proszę skakać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Adolf żył w patologicznej rodzinie. Ojciec go bił i przezywał. Prześladowano go w szkole, dlatego, bo był inny. W wieku 15 lat dołączył do grupy młodych przestępców. Tam kradł, pił alkohol i dokonał swojego morderstwa. Z czasem zabił około 100 osób. W małym domku w lesie żył mężczyzna. Ludzie wiedzieli, że jest nienormalny. Zabijał też dzieci, które tam były.
Następnego dnia przyjechał pan pod bramę do lasu na grzyby. Nagle zachciało mu się pić i zobaczył chatkę, w której mógł odpocząć i się czegoś napić. W tej chatce zauważył Adolfa. Miał długie, czarne włosy do ramion, zielone oczy i biało pokrwawioną szatę. Wyglądał tak dziwnie, bo zabijał ludzi, pił alkohol i nie miał pralki. Przyszedł do tego domku, spotkał faceta i się spytał. Kto ty jest? Jestem Adolf. A tamten powiedział. Jestem Marek. Rozmawiali sobie. Adolf zaproponował mu współpracę i tak zaczęli swoje złe czyny. My jesteśmy leśne stwory i coś tutaj dla was mamy. To pudełko kolorowe, a w pudełku stwory nowe. Pudło wzięte za tej bramy, trzech odważnych zapraszamy. Ręce w pudle swe zarzućcie, co znajdziecie do ust włóżcie. To jest odważne. Włożyć rękę i włożyć, następnie włożyć to do ust. I zjeść. I zamknąć oczy. Oszalałaś rękę. No. A to trzeba zamknąć oczy. Podziel się z nim. Podziel też. Proszę, to z tobą się podzielę. I z tobą. No. Chodźmy. Dziękujemy. Duchów, który otworzy się, jeśli będziemy znać zakręcie. A oto zagadka, która doprowadzi nas do tego zakręcia. Najpierw drzewo jest ścinane, a następnie tam wkładane. Są nieliczne pajęczyny, więc wyjmie to tylko ten jedyny. Obok wielki wulkan lawy, w nagrodę kiełbaski nam usmażą. Tam, gdzie wydrążona dziura, tam zagadka jest ponura. Kto się nie boi pająków tutaj? Niech podniesie rękę do góry. Wojtuś! Nie, ja nie! To się nie! Chłopcze dzielny, gniazdo filmowa. Zapraszamy. Gdzie to może być? Tam, gdzie drewno jest składane. Macie dwóch chętnych. Dwóch chłopców. Gdzie jest Wojtusiu drewno? Szukaj. Szukaj. Chyba coś tam widzę. Jakaś altana. A tam jest drewno. Tam, gdzie wydrążona dziura. Tam, gdzie wydrążona dziura, tam zagadka jest ponura. Gdzie tu może być dziura? O, są jakieś dziury. Daj chłopcu, daj chłopcu. Na głowie mam kwietny wianek. W ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną lata motylek. O, otworzył się portal. Coś się dzieje. Koniec.
Ciekawe, czy Zosia wróci stamtąd jako kobiet. Brawo! Udało się! Chyba Zosia jest człowiekiem! Człowiekiem!